Czyli tego całego Mzelika to jest, proszę pana, kryminalistą. Jest poszukiwany, jestem gończym w Polsce. Dokładnie. Proszę mi powiedzieć, że nie. Kiedyś fagra przybył. Jest wyrok. Właśnie. Jest wyrok na 3 lata. Jest wyrok. Na 3 lata i oni go chronią. W Norwegii siedzi. W Norwegii udał się, że niby jest biseksualny czy jakiś inny, posiadając żonę. A tu udają, że to jest zupełnie kto inny tutaj prowadzi. Wyrażam zgodę na publikowanie. Jeśli pan opublikuje to gdziekolwiek, będzie się pan... Ja też nie wyrażam na nic. Ja też nie wyrażam zgodę na publikowanie. Ja tak naprawdę mam cię w dupie i cały Ondrych też, bo możesz mnie publikować ile chcesz. Nie, jesteśmy... A radę. Kryminalista. Wstyd przynosicie temu krajowi. Antypolonizmu to nie zgubacie. Nie, to a przez kogo jesteście finansowani? Powiedz. Jak to przez kto wam pieniążki? Kto wam pieniążki daje na działalność? No. Antypolonizm to jest w tej chwili największy problem w Polsce. Antypolonizm. Do szkalowania. Do szkalowania historii. Udałoby się przenieść tam, gdzie jest najlepsze. Dziękuję. Pułkownik Wacław Dołęga, pełnomocnik ministra obrony narodowej, radca prawny. Proszę, udzielam teraz panu głosu. Chodzi o wnioski formalne. Czy ma pan jakieś wnioski formalne w tej sprawie? Tak, panie sędzio, nie wyrażam zgody na nagrywanie mojej osoby i tutaj przebiegu rozprawy przez jedną osobę tutaj nazwisko Wilkowski, to jest związany z organizacją Fundacja Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, ponieważ narusza moje dobre osobiste. Proszę państwa, może zróbmy w ten sposób, że sąd w ogóle nie wyraża zgody na nagrywanie tej rozprawy w dniu dzisiejszym, ponieważ nie ma powodu, dla którego państwo muszą nagrywać tą rozprawę. Rozprawa jest jawna, wszyscy mają tutaj możliwość obserwacji, w związku z tym proszę uprzejmie przestać nagrywać tą rozprawę. Wysoki sądzie, czy prasa też tam nie może? Proszę pana, jeśli jest pan z prasy, to doskonale pan może słuchać i robić notatki, tak jak jest to przewidziane. Więc dobrze, rozumiem. Tak zarządzam, w związku z tym proszę nie nagrywać. Ale jeszcze chciałem powiedzieć.